I zaczniemy od świadectw przeciwników chrześcijaństwa, czy przeciwników samego Jezusa, którzy potwierdzają, czy wydają się potwierdzać, że Jezus istniał historycznie, jako postać historyczna. Pierwszym przykładem takiego świadectwa jest opowiadanie rzymskiego historyka Tacyta na temat pożaru Rzymu. Jak wiecie, pożar Rzymu, wielki pożar Rzymu, wydarzył się za panowania cesarza Nerona i cesarz Neron był powszechnie oskarżany o to, że był winowajcą tego pożaru, że nakazał ten pożar wywołać. Znamy taką historię, że żeby od siebie odsunąć to oskarżenie, żeby odsunąć winę, oskarżył o ten pożar chrześcijan. I o tym pisze Tacyt w następujący sposób. A żeby usunąć te oskarżenia, podstawił Neron winowajców i dotknął najbardziej wyszukanymi kaźniami tych, których znienawidzono dla ich sromot, a których gmin chrześcijanami nazywał. Początek tej nazwie dał Chrystus, który za panowania Tyberiusza skazany był na śmierć przez prokuratora Poncjusza Piłata. A przytłumiony na razie zgubny zabobon znowu wybuchnął, nie tylko w Judei, gdzie się to zło wylęgło, lecz także w stolicy, dokąd wszystko, co potworne albo sromotne, zewsząd napływa i licznych znajduje zwolenników. Dlaczego warto było przytoczyć wzmiankę o Jezusie, który został ukrzyżowany za panowania cesarza Tyberiusza przez prokuratora Poncjusza Piłata? Widzimy tutaj pewne szczegóły historyczne, które zgadzają się z przekazem Ewangelii, ale z całego tego kontekstu wynika, że Tacyt nie jest sympatykiem chrześcijaństwa, prawda? On używa bardzo niekorzystnych, bardzo niezżyczliwych sformułowań na rzecz chrześcijaństwa, jeśli chodzi o chrześcijaństwo. Mimo tego wskazuje, że ktoś taki jak Chrystus rzeczywiście istniał w konkretnym czasie i wydarzyła się z nim konkretna rzecz zapanowania konkretnego prokuratora.